Rog acum pe domnul Corvin Miche să ia cuvântul pentru un minut. Merci. Czuję się, jakbym był w 1970 roku w Moskwie na konferencji COMECON, Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, gdzie zamiast opierać się o prywatne firmy, robić różne biurokratyczne wymysły państwowe, a tak 10%, a czemu nie 9 albo 11,3%, od razu widać, że to sztuczna jakaś granica. Zamiast pozwolić prywatnym firmom na robienie tego, co jest opłacalne, szukamy, opieramy się o jakichś wariatów, którzy chcą nam naruszać politykę walki z globalnym ociepleniem, którzy mam nadzieję znajdą się za kilka lat w więzieniach lub w domach wariatów. Natomiast chcę powiedzieć jedno. Byłem niedawno na Krymie, gdzie grupa terrorystów przerwała połączenie energetyczne Krymu z Ukrainą. Jeżeli ci sami ludzie będą przerywali również połączenia gazowe, energetyczne z nami, to jest to świetny pretekst dla Rosji, żeby robić Nord Stream 2 albo coś takiego. Musimy się domagać, żeby jeżeli Ukraina dostaje pieniądze, to żeby za to zapewniła bezpieczeństwo linii przesyłowych, które biegną przez jej terytorium. Dziękuję bardzo. Domnule Miche, akceptați un blue card din partea domnului Ericsson? Ok, Mr. Ericsson. Yes, thank you. Thank you. I would like to emphasize a thing that is important in this debate, because the criticism comes often from countries like Poland and Great Britain. Yeah? But when we look at the electricity prices in Europe, the countries that have the highest prices, that are just Britain and Poland, and also Spain sometimes, and it's because they are energy islands. The countries that had good connections with the other countries around, they have low prices and better competition for their industry. Ależ tak, oczywiście chcemy, żeby było jak najwięcej połączeń, żeby był rynek, żeby energia mogła płynąć wszystkimi możliwymi kanałami i to jest proste, tylko chodzi o to, żeby to państwo nie regulowało tego rynku różnymi sztucznymi wymaganiami i biurokratycznymi ograniczeniami. To wszystko. Dziękuję bardzo.